mieszkaniowskie. Dzisiaj moimi gośćmi są szalony reporter. Kłaniam się nisko. I nawet kamera na ciebie teraz wjedzie, żeby wszyscy cię zobaczyli, a także Michał Cichy. Dobry wieczór. Macie wielką kanapę, panowie, tylko dla siebie, więc potrzebne chusteczki, tak? Tak, myślę, że tak. Nie wziąłem pod pasek, bo jesteś dla mnie pizdą po prostu. O chłopie, pizdą, to zobaczymy, kto będzie w klatce 18. Właśnie 18 się przyznam. Ja wtedy właśnie się uśmiechnę. To jest idealnie ten moment, kiedy ja będę się uśmiechał, jak będziesz leżał i będziesz podnosił się z klatki. Mogę prosić realizatorów o zrobienie zbliżenia, bo ja na przykład nie widziałem. Nie wiem, czego też tak jakby... Zobaczysz sobie na powtórkach, jak już będziesz się budził na Ojomie. Rację z tym, co powiedział, czy... No właśnie chcę się dowiedzieć. No tak, to ja odpowiadam, że nie wiem, wiesz co, kurde, ja nie wiem, Michał, czy dokładnie ja gdzieś tam, ja może używałem tego słowa, to później tak poszło, trochę jest prawda internetu, a prawda normalna. Jeżeli powiesz, że a, tu jakieś dzieci i on zostaje dalej podawany. Ja, ale nie mówię, że nie, że mogłem też użyć tego słowa, tylko to było nie tak, jak ci udowodnione, że akurat, tylko było, zaczęło być do tego księdza i mi docierały tyle sygnały, że no dobra, 16 lat, to już nie jest jakby formalnie według prawa to przestępstwo, tak? Ale dalej pisał i to akurat jest dziewczyna. I ona udostępniała mi wszystkie głosówki z nim i tak dalej, wiesz, czy nie ma rodziców, przyjdź, a ona go później ciągnęła za język, a przyjdę do ciebie, nie, bo ja mieszkam nad proboszczem i będzie słychać, no wiesz, i to jest 16-letnia jego parafianka, która chodziła do niego na schole. No to słowo być może jest za dużo, no bo ona już miała rok wyżej niż ten zarzut można postawić, ale dalej uważam, że te słowa były tutaj w jakiś sposób uzasadnione i dobrze, że ten ksiądz już nie... odprawiam szyl, to jest raz, ale on się opiekował tam dziećmi właśnie, wyjazdy, schole i tak dalej, więc uważam, że tu się dobrze stało. No, czyli w sumie taka teraz sytuacja jak Leksiu z Konopskim, nie? Nazwałeś go pefilem, a tak naprawdę nim nie jest, tylko jest jakimś zwyrolem. Wiesz co, Leksiu pisał tam wiek był dużo ważniejszy, no jednak wiesz, pisze jednak do dziewczyny, która jak kończy te 15, to on miałby pełne prawo do niej pisać. Czy uważasz dalej, że ksiądz, pasterz tych owieczek do swojej własnej parafianki, która chodzi do niego na schole, ja ci mogę to, Michał, udostępnić. Jeżeli to nie będzie dla ciebie okej, to ja oficjalnie przeproszę. Jak on mówi, żeby nie zakładała bluz luźnych, tylko przychodziła w opiętych ciuchach na schole, mając ona 16 lat, no to do cholery jasnej. To jest smaczne? Nie, no nie jest tak, smaczne. Tak więc wydaje mi się, że jak to udostępnisz, jestem sam ciekawy. Zobaczysz, tak, więc jak myślisz, że to Michałowi Cichemu, sami zobaczymy w internetach, jak to wyjdzie. Natomiast mamy następny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Reporter Michał Cichy, pytanie numer 3. A, to ja mam teraz. No, ty, Boże. Dokładnie ty. Bo kurczę, coś ja ci zaboże, kochany, no. Wiesz, mam takie pytanie, czy warunkiem twojego puszczenia cię przez Prime do High League'u, no bo to wiadomo, tam miałeś kontrakt, więc musieli się tam dogadać, było to, że nie wziąłeś zapłaty za walkę z ciosem? Nie. Nie? No, nie, funkcjonuje mi to. Ja dostałem normalną. Okej, nie, to po prostu gdzieś coś tak ktoś mówił i zadaje ci pytanie wyjaśnione, okej. Okay. Ciekawe, no. To teraz co, ja mam zadać? Tak, proszę. Słuchaj, jak wtedy wyzywaliście razem z Arkiem Roberta Pasuta, o to, że wziął walkę z Jackiem, a sam wtedy nagrywałeś milion filmów na Murańskich, tam ktoś cię nawet zliczył, ile tego było. Nie czułeś wtedy, jakim jesteś hipokrytą? No, zacytuję klasyka z ostatniej konferencji. Każdy z nas jest po trosze hipokrytą. No po troszkę tak, ale wiesz. No, to już jak trochę, no to jest... Taka już ciężka hipokryzja, wiesz, no, masz rację, ja to mówiłem też nawet w ostatnich rundkach, Mateusz to podnosił, ja to mówiłem, że tutaj też tego żałuję, ponieważ sam krytykowałem, a nie widziałem pewnych rzeczy, dlatego że to było dość mocno, wiesz co, emocjonalny nasz stosunek z Arkiem, taki osobisty do tego człowieka i do tej sytuacji. I to ciężko wtedy ocenić, ja to teraz bardziej widzę, ale tak faktycznie, jak mówisz, trochę było, że mówią, nie mówmy o nich, skancelujmy ich z internetu, bo oni są źli, ale sam nie mogłem się opanować przed powiedzeniem tego, że oni są źli. I w każdym z odcinków jakbyśmy to robili, dając im, tak jak sam słusznie zaznaczasz, jakiś tam rozgłos. I tak to było złe, i to była hipokryzja, i to było skalane właśnie tym, że byliśmy tak mocno emocjonalnie chcieli, oprócz tego, że nikt nie bierze walki, a my jeszcze raz powiemy po raz setny, że oni są głupi i damy to w tytule. Tak, tak było. I to było chujowe. Ale przeprosiłbyś teraz Pasuta za to, co mówiłeś? Nie, bo to było zupełnie inne. A ja nie powiedziałem o nim tak. To Arek powiedział. Nie wkładajcie mi też słów, które ja nie powiedziałem. Oni się pogodzili, oni sobie gadają. Ja o nim tak nie powiedziałem. To sobie, że no czemu Pasut ma największy problem zaraz do ciebie? A ja nie mam pojęcia, czego Pasut siedzi na przykład za moją żoną i mnie wyzywa, co ona słyszy, czego mi puszcza. Ja nie mam pojęcia, mnie ten człowiek nie interesuje. On w wywiadzie dla Wrzoska nazwał mnie śmieciem. Dla mnie, ja bym nigdy o innej osobie tak raczej nie powiedział, bo śmieć to jest ktoś, wiesz, kogo trzeba zutylizować, to nie powinien istnieć. Nie, może o Hitlerze bym powiedział, że to chodzi, kimś takim totalnie złym. On powiedział, że jestem śmieciem, tak mówię to serio. I nie, dla mnie jest to mówię, jakby że nie przychodzi... bardzo mocny przykład. Natomiast, no panowie, tak. Jesteście już po trzecim pytaniu, a Pasuta. Halo, halo, Arku. Dzień dobry, siemanko, cześć. Cześć.
do kogo masz swoje pytania albo co chcesz powiedzieć? A to wy do mnie dzwonicie. Nie, słuchajcie, no ja chciałem poruszyć ten temat, bo też Tomek mnie o to prosił, żeby wreszcie to wyjaśnić. Też mam ciągle mnóstwo wiadomości. Nie ma dnia, żeby ktoś mnie pytał o to, ja o mój konflikt z Szalonem, czy my się do siebie odzywamy, czy nie odzywamy, komu kibicuję, czy będę na gali i tak dalej. To właśnie jedno tutaj raz na zawsze chciałem to już wyjaśnić. To, że tam rozstaliśmy się, nie robimy razem projektu, to nie znaczy, że dalej nie kolegujemy. Dalej mijamy się na sali treningowej, mamy tego samego trenera, dalej mu kibicuję. Oczywiście trochę to się czuje jak taki, wiesz, ojciec chrzestny trochę jego kariery, więc trzymam kciuki. Ojciec chrzestny polskich free fightów jest jeden, Arku. Ale tak, ja jestem prezesem, ale trochę akurat w tym wypadku się czuję jak troszeczkę ojciec chrzestny, więc będę na pewno na każdej jego walce, będę kibicować, nie wiem, czy cichemu, czy jemu. Nie, no dobra, jemu. Będę kibicować, ale nie powiem komu i zawsze będę na każdej walce. O, nie, na ostatnich rundkach wpisałeś, że mi. Tak było. To może ja zapytam inaczej. Powiedziałeś, że się mijacie na sali. Sparowałeś kiedykolwiek z Szalonym Reporterem? Na samym początku, dawno temu, i to było straszne, ale teraz, wczoraj miałem okazję wczoraj być na jego treningu. Nie zdradzaj. Czekaj, chociaż troszeczkę nam podpowiedz. Byłem w szoku w porównaniu do tego, co było tam 3 miesiące temu, czy 4 miesiące. Nie, kiedy to było przed tą walką z tymi? To było dawno temu. Pół roku, więcej. To słuchajcie, to przez to pół roku to jest w ogóle już, to jest przepaść, zupełnie co innego, więc... Myślę, że może zaskoczyć. Jak na takiego starego dziadka rusza się całkiem dobrze. No, no proszę. Czyli ty, oglądając walkę Michała z Adrianem Ciosem i widząc, jak sparuje teraz Szalony Reporter, bardziej skłaniasz się, że nie po sympatii, tylko po umiejętnościach, kto wygra? Nie wiem jak, ale to też było dawno, nie wiem jak teraz Michał się rozwinął. Jakbyśmy powiedzieli, że jest taki sam jak na walce z Adrianem. Jeżeli jest taki sam jak na walce z Adrianem, to może mieć problem, ale jeżeli troszeczkę poprawił się, to może być różnie. No dobrze, na sam koniec jeszcze chciałbym cię zapytać o tą sytuację, o której przed chwilą panowie się kłócili, czyli o sytuację z Robertem Pasutem, bo z tego co zrozumiałem, Tomku, ty powiedziałeś, że to była sprawa między Arkiem... Nie, że te słowa, bo dokładnie powiedział, że jak go wyzwałem, powiedziałem, że to słowo dokładnie padło od Arka, a że oni się pogodzili, a teraz jest jakby konflikt między mną i Pasutem, no to jest druga sprawa, że między nimi już jest zgoda. Że ty nie rozumiesz, dlaczego Pasut ma do ciebie pretensje, tak powiedziałeś, nie, tak? To wiesz, ten konflikt jakoś narósł, ale ja powiedziałem... Znaczy, ja ogólnie to ja rozpocząłem ten konflikt i to ja, wiesz, za dużo powiedziałem pod wpływem emocji i tak dalej. Tomek po prostu się gdzieś tam za mną wstawił i poszło dalej. Z tym, że niechęć ze strony Roberta poszła chyba bardziej w stronę kierunku Szalonego Reportera, bo my się już pogodziliśmy po prostu. Znaczy, ogólnie to dużo ludzi go nie lubi, ale to chyba jest akurat jego plus, bo przez to ma zasięgi i walki i kolega się ustawia, więc to można też iść w tą stronę przecież, nie? Powiem więcej, nawet Wardęga wczoraj na live się ustawił w tej kolejce. Co ty gadasz? Serio, powiedział, że on by mógł ze mną walczyć, były ciekawe konferencje. To widzisz. Serio, twojego słowa, Sylwka. Powiem więcej. Dziękujemy. Chyba, że chcesz jeszcze powiedzieć. Dzięki, Jarek. Nie, pozdrawiam wszystkich miliard buziaków. Widzimy się na gali. Cześć. Dziękuję. Powiem więcej. Dobry temat, Tomku, to powiedział, bo jest non-stop tych pytań. Zresztą ostatnio też było. Tak, wiesz co, jestem przygotowany na ten temat. Wiele mówi się teraz o Prime'ie i o tym. Ja sam miałem pokazać, już za chwilę zobaczycie kolejną część. Denis Labryga, Konrad Karwat. Panowie, ostatnie słowa prosto twarzą w twarz. Warunki są prawie takie same. Michał, cichy się umiał uśmiechać. Specjalnie dla ciebie. I przypomnijmy, że ta walka będzie na gali w High League 6. Katowice, 18 marca, highlife.tv. Tam możecie kupić pay-per-view. Szalony Reporter, Michał Cichy, pozycja bokserska. A wy nie odchodźcie daleko, bo już za chwilę wjeżdża tutaj Denis Labryga, Konrad Karwat, mamy wagę ciężką i lecimy dalej z programem. Dziękujemy panowie.